Karetka przywozi do szpitala 6-letnią Zuzię Wabik. Dziewczynka spadła z drabinki na placu zabaw i bardzo boli ją ręka. Pogotowie wezwała jedna z sąsiadek. Pacjentką zajmie się doktor Dominika Gajda. Co się stało? Dziewczynka 7 lat spadła z drabinki na placu zabaw. Uraz lewej ręki prawdopodobnie złamana. Powiesz mi, kochanie, jak masz na imię? Zuzia. Zuzia, no to śliczne imię. Ja mam na imię doktor Dominika. Dziękuję. I się tobą zajmę. Tutaj na to łóżko. Powiedzcie mi, utrata przytomności, zawroty głowy, wymioty? Nie, dziewczynka cały czas była przytomna. Dobrze, a co z jej rodzicami? Jadą już? Jedzie siostra. Ja nie chcę Aśki, chcę Patryka. A powiesz mi, kto to jest Patryk? Mój starszy brat. A co z twoimi rodzicami? Boli, boli. Spokojnie, już Boga. Się tobą zajmiemy. Raz, dwa, trzy. Spokojnie, kochanie. Trzeba będzie przepiąć kardiomonitor, dobrze? Już się tobą zajmuję. Trójkę rodzeństwa samotnie wychowywała matka, która po długiej chorobie zmarła 4 miesiące temu. By młodsze dzieci nie trafiły do domu dziecka, kobieta wyznaczyła swojego 20-letniego syna na opiekuna młodszych sióstr. Sąd przychylił się do jej prośby i chłopak został prawnym opiekunem dziewczynek. Dobrze, dobrze. To... Ale ja wiem, że cię boli, ale ja cię muszę zbadać. Dobrze, nie będę dotykać. Nie dam rady jej zbadać w tym stanie. Podaj jej 0,5 mg diazepamu w syropie. Dobrze. I 300 mg paracetamolu dożylnie. Ja pójdę, zorientuję się, czy siostra już przyjechała, a później pojedziemy na RTG. Oczywiście. Do szpitala dociera 15-letnia siostra małej pacjentki. Dziewczyna wysłała 7-latkę na plac zabaw, by mieć wolne mieszkanie na spotkanie z chłopakiem. I teraz jest wściekła, że ta popsuła jej plany. Od śmierci matki nastolatka imprezuje i jest opryskliwa, chcąc ukryć, jak bardzo tęskni za mamą. Towarzyszy jej chłopak, którego dziewczyna niedawno poznała. Tylko nam dzień zepsuła. Spoko, jeszcze sobie odbijemy. No akurat, nie znasz Patryka. Dam szlaban i na tym się skończy. Szukam Zuzy Wabik. A ty jesteś kim? Siostrą. Siostrą jesteś. Pani doktor, przepraszam. Przyjechała siostra dziewczynki, która przyjechała w karetce. Joasia, tak? No. Doktor Dominika Gajda, bardzo dobrze, że jesteś. Twoja siostra się denerwuje. Chciałabym, żebyś przy niej posiedziała. No ale po co? No, mogłoby jej to pomóc. Ja wiem, że straciliście rodziców. Nie straciliśmy rodziców. Matka nie żyje, a ojca nigdy z nami nie było. To bardzo mi przykro, naprawdę. Niech sobie pani daruje te gadki, dobrze? Bo mam już tego dość. A ty się odnoś do mnie grzeczniej, tak? Powiedz mi, kto jest waszym prawnym opiekunem? Ja potrzebuję jego zgody na dalsze badania Zuzi. No brat, no ale jego nie ma, on jest w szkole. To zadzwoń, bardzo cię proszę, po niego. Nie, nie zadzwonię, on ma teraz maturę, musi się uczyć. Słuchaj, tak czy siak, twój brat musi się tutaj pojawić i wypełnić dokumenty, także proszę cię, weź telefon i po niego zadzwoń, a potem idź do swojej siostry, tylko jej nie denerwuj. Ja ją mam denerwować? To ona mnie denerwuje, nie umie na chwilę wyjść na plac zabaw. Szans. No po prostu zajebiście. Patryk tu zaraz będzie, a ja będę miała przechlapane. No ale z drugiej strony może ogarnie tą sytuację, no w końcu od tego jest. Skoro obiecywał matce, że będzie nas wychowywał, no to proszę bardzo, niech się młodą zajmuje. Ja mam Krystkę i nie zamierzam tu dłużej siedzieć.